7. No i to chyba rozbicie z brązowej bardziej. Centymetr dalej i biała schowałaby się za zieloną. Z brązowej, od lewej bandy, w czerwone, w tę ściankę po lewej stronie. No prawie idealnie. Źle dla bankacia, że chwycił tę najwyższą czerwoną, ale z nadczarnej. No właśnie, właśnie. Tylko, że nie, to nie jest ten optymalny kąt, dzięki któremu po wbiciu miałby szansę na odblokowanie czarnej. W ogóle wątpliwością jest, czy ta czerwona przechodzi obok czarnej do prawej kieszeni. Już wątpliwości rozwiali realizatorzy. 12 punktów, no i z taką przewagą dopuści do stołu Shona Murphy'ego. No tyle, ile mógł, ile był w stanie, tyle zrobił pan Kaciadwani. Zdjęta czerwona ze stopbolem. No nie ma technik, które pozwoliłyby wycofać białą bilę, kiedy jest tak duża odległość między białą a czerwoną, żeby można było wycofać ją choćby na środek stołu. Shaun Murphy, Neil Robertson, Judd Trump, no i kilku jeszcze innych spokojnie można byłoby tutaj wymienić. Z pewnością zagrałoby z dużo mocniejszą wsteczną rotacją, dużo więcej siły. Dużo więcej dynamiki w to uderzenie zostałoby zaangażowane i pewnie udałoby się wywalczyć pozycję do kolorowej. No tyle, że ucierpieć mogłaby precyzja samego zagrania. A co po pozycji, skoro nie ma wbicia? Ładny mi debiutant, co? 8 breaków 100-punktowych, no po połowie sezonu, no i w tych decydujących, kluczowych momentach, a do takich zawsze należy decydująca partia, niezależnie od tego, do ilu się gra, wykazuje się pan Kaciadwani niezwykłą odpornością psychiczną. No i też sporo widzi, co zresztą można zauważyć po pozycji białej bili. Idealne dojście. Można spróbować, grając postępową rotacją, wbijając czerwoną oczywiście, i o tym nie może zapomnieć, bo to jest najważniejsze w tym zagraniu. Można spróbować
podprowadzić białą w paść w te dwie czerwone wraz z czarną. Może odrobinkę szczęścia pomoże, może ta czarna podbiegnie pod kieszeń. Ależ pech, ależ pechowo. Anka Ciadwani. Żółta jest do zaliczenia, no ale liczył na znacznie, znacznie bogatszą w punkty wizytę przy stole. No, w tym momencie, jeżeli by to zagranie się tak zakończyło, taką stopklatką wręcz, miałby czarną na widelcu panka Ciadwani. Pękacie at bunny 5. To chyba miała być żółta na bandzie, chociaż to chyba za wczesny moment, żeby ustawiać sobie jakiekolwiek zabezpieczenie. Fakt, że dał Seanowi Murphy'emu do zagrania odstawnej trudniejszą stronę pozostałości trójkąta. Trudniejszą, bo łatwiej o popełnienie faulu, na przykład poprzez wbicie białej, czy nawet zatańczenie białej na rantach prawej dolnej kieszeni. Nie wierzę teraz, Sean Murphy, że ta czerwona przeszła między pozostałymi. Mierzył tam, prawda? Czy przejdzie, czy nie? Uznał, że nie i zagrał tak, że trafił czerwoną pod kieszeń. No to jedna, jedyna rzecz, której musiał uniknąć Sean Murphy. Właśnie to się przed chwilą wydarzyło. No i znowu dosyć łatwy start. Do breaka dla panka Ciadwaniego. Znowu, wcześniej miał na jeden punkcik podobne zagranie panka Ciadwani, teraz z nadziejami dojścia na czarną. Oj, tam nie, w ten sposób to się na czarną nie wyjdzie. Wyjdzie się na drugą stronę, ale nie ryzykować nie będzie pan Ciadwani. No to co, może od zielonej biała za brązową, a zielone gdzieś tam w okolice żółtej. Na drugi stół na sekundkę spojrzałem, znowu tam jest takie punktowanie. Pożal się Boże, 49 do 24, nie ma już czerwonych na stole. 49 do 24 prowadzi Alan McManus. Za chwilę będzie składał się do czarnej na frame i mecz. No. Dopiero ustawiać potrafi, o tym mówiliśmy, tego jest, przed tym ostrzegaliśmy. Kanon, dwa punkty. To by się liczyło właśnie jako dwa punkty, a to dlatego, że dwie mile na raz zaliczył pan Ciadwani. No i zobacz, wcześniej skończą nasi koledzy. Najprawdopodobniej tam już snookera potrzebuje Barry Hawkins, chociaż nie było tego wywoływanego przeze mnie wbicia na czarnej. Billy schował za nią Alan McManus, a potem sfaulował Barry Hawkins. Cudo. Jeszcze nie, ale nie tak tego, co miał. Trzy randy. Został wózek. No i to byłaby duża kara dla Seana Murphy'ego, gdyby po tak genialnym zagraniu ustawił się wózeczek do narożnej kieszeni, a jest ustawiony, tylko nie wiem, czy idealnie, czy po prostu przyzwoicie. No o tyle komfortowa sytuacja, że można zwiewać białą bilą za żółtą na przykład. Trafię. Za żółtą owszem zwie, ale za chwilę dopiero. No tak, spojrzę tylko bardziej z obowiązku, a nie z chęci wbijania, z chęci kontynuacji. Biała do żółtej. Czym bliżej stanie oczywiście po zetknięciu się z nią, tym lepiej dla Hindusa. Uśmiecha się pod nosem. Znaczy to uśmiech. Pękacie, 2-1.
Koniec meczu na stole drugim. Alan McManus wbija brązową, niebieską. Wygrywa 4-2. No i mamy na pewno niespodziankę niemałego kalibru, bo jednak wyeliminowano Barego Hulkinsa przez Alana McManusa, który oddał na niegościu w bardziej zaawansowanych fazach później rankingowych. To jest spora niespodzianka. Alan McManus poczuł się jak za dawnych lat. Mecz transmitowany w telewizji z jego udziałem. Kiedyś stałyby walec naszych relacji. Jeśli McManus dla wtajemniczonych przydomek nadany, na który sobie w pełni zasłużył dosyć wolnym tempem gry Alan McManus. Cztery punkty oczywiście z szansą na więcej. O misę poprosił Pankać Advani. No a korektę i to sporą musi nanieść na następne zagranie Sean Murphy. To miało być zagranie po trzech bandach z dotoczeniem do najniższej czerwonej. Zdecydowanie za daleko przebiegła obok niej biała bila. Także troszkę wyżej na, no z naszej strony to niżej, na prawej bandzie musi się odbić biała bila. Nie dużo, albo więcej prawej rotacji. To też jest niewiele miejsca, bo przecież żółta mocno ogranicza. Nie doleci. Fall and miss. Pankacie at Bunny 4. I jeszcze raz. A spojrzy jeszcze Pankacie Advani, czy ta czerwona przechodzi do prawej należnej kieszeni, ale tam się nic nie zmieniło, ona wciąż nie przechodzi, a więc biała za żółtą. Alan McManus, jeszcze jedno słowo, tylko w drugiej rundzie zagra za zwycięzcą meczu Mark Selby, Joe Perry. Zdecydowanie mocniej. Już z zaliczeniem. Teraz biała za brązową, albo biała po prostu na górną bandę. Mocniej, gdyby zagrał, rzeczywiście kąt był podobny, może nawet dokładnie taki sam, jaki powinien być przy wysłaniu białej za brązową właśnie. Ale złe zagranie Pankacie, bo zostawia tutaj shot to nothing, bardzo bezpieczne, łatwe odprowadzenie białej, bez żadnego ryzyka. No chyba, że aż tak duży błąd na próbie wbicia popełni Sean Murphy. No okazuje się, że nawet przy tak dużym błędzie czerwonej nie wystawia. No i zmusi tutaj Pankacie Advaniego do rozrzucenia trochę czerwonych, być może również uwolnienia różowej, co akurat byłoby bardzo korzystne dla Shona Murphy'ego. No chyba, że lakierek, wiesz, i z próbą wysłania białej pod żółtą kieszeń. Tak też może zagrać. Wtedy miałby pewność, że te czerwone nie rozejdą się za mocno, że żadna z nich nie podleci pod prawą dolną kieszeń. No a sprawdzić to musi, bo czerwona na różową. A ta na inną czerwoną? No nie, no. Wściekłby się Sean Murphy, jakby mu drugi wózek znowu zapakował. No nie ma takiej możliwości, żeby zagrać ten wózek. Prawie centralnie musiałby czerwoną pierwszą trafić. Dokładnie. Także lakierek. Przyjemnie. A te dwie czerwone, może skierowane na trzecią. W
28 lat w tym roku skończy pan Kaciadwani. Okazuje się, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie kariery snookerowej. A do czoła Pungzheng mieliśmy chyba wczoraj, no musiał być wczoraj mecz z jego udziałem. On też jest debiutantem w tym sezonie, zdaje się. Albo w zeszłym sezonie debiutował, albo w tym. No i to taki debiutant starszy od pan Kacia, prawie 10 lat. Biała. Pan Kacia at Bunny 4. Ile ma? 35 lat. Patrzę, nie wygląda. No nie wygląda. Właśnie to samo powiedział wczoraj Grzesiek Biernacki, z którym komentowałem jego mecz. Otwiera czerwone Sean Murphy, gubi się z białą. Nie ma tutaj wcale takiej łatwej, bezpiecznej do zaatakowania pan Kaciadwani. Billy, po której mógłby w łatwy sposób odprowadzić białą na górę stołu. Dałeś mi nadzieję. Cudowicie otwiera różową, ależ teraz zagrał pan Kaciadwani. Ale różowa nie przechodzi, czarna nie przechodzi. Myślisz? Jeszcze. Tak myślę. Tak myślisz? Przyszło mi na myśl, mamy naszego rodaka, no mieliśmy naszego rodaka, najmłodszego debiutanta, prawda, w turze. No, no. Tworzy się oddzielna kategoria. Najstarszy debiutant. I też tutaj tak, o sobie myślisz, o rodaku? Nie, nie, gdzie ja pasuję? Do kategorii. Przygadał kocioł. To już pod swoim adresem. Same trójki. Na tablicy. No, może oprócz tej siódemki w nawiasie. Rumble. Pankaj the Bunny 1. Już jedno takie zagranie dzisiaj Murphy'emu nie wyszło. To należy uznać. No za pełen sukces. Pełen, bo no owszem, niby zostawia jedną czerwoną do wbicia do lewego rogu, ale biała pakuje się w czwórkę czerwonych, może nawet w czarną. Również także w ogóle nie powinien nawet tego rozważać pan Kaciadwani. No tym bardziej, że odstawna wcale nie jest taka łatwa, tylko na negatywną decyduje się pan Kaciadwani. No, tym oddaje trochę inicjatywę Seanowi Murphy'emu, choć bardziej by tu należało powiedzieć, tę inicjatywę przejmuje Sean Murphy wcześniejszym bardzo dobrym zagraniem na odstawną. Jeżeli tutaj uda się ultra precyzyjnie poprowadzić białą bilę Anglikowi, to może skończyć się nawet snookerem za żółtą. Chyba to właśnie planuje Sean Murphy. No musi blisko rantu na różnej kieszeni odbić się. No nie do kieszeni, tylko
Blisko rantu, panie Merfi. Pękacie, a dwa nej, fo. No i co najgorsze, teraz biała, nie biała, czerwona, wypchnięta na prawą stronę i tym pewnie będzie atakował pan Kaczadwani, bo tutaj można z postępową rotacją zagrać dosyć mocno, tak żeby biała poszła na górę stołu. O, to bilans fauli, proszę bardzo. Ani jednego faulu w całym meczu nie popełnił pan Kaczadwani. Ta biała oczywiście na górę, tam kontynuacja, no na górę nawet nie tak bardzo, na górę, na środek stołu zagrał Advani. Na kontynuację musiał mieć brązową. I przyda się odrobinkę kąta zrzucającego białą, chyba taki kąt ma pan Kać Advani zrzucającego na dół stołu. Mhm. 42 punkty, ileż to... 6 czerwonych, jest jeszcze 75 punktów. 3 czerwone musi zdjąć z dwoma kolorowymi. 3 czerwone, tak, no i z tego musi zrobić raptem 10 punktów. 6. Jest lewa rotacja, dzięki której jest też kąt na niebieskiej. No tutaj automatycznie doprowadzi sobie białą bilę do czerwonej stojącej przy bili różowej pan Kaczadwani. Doprowadzi, powinien. Jeszcze niżej, super. Dokładnie tak jak trzeba. No i za chwilę różowa, później przejście białej. A w zasadzie pozostanie białej po prawej stronie stołu, bo i różową atakować będzie z prawej strony stołu. A po profesorsku rozegrał tę partię, rozgrywa tę partię pan Kaczadwani. 12. Oj, nie za dobrze. No chyba, że ta niższa czerwona jest do wbicia do prawej narożnej kieszeni. Nie wygląda to na takie ustawienie. No, czyli trzeba albo grać postępową rotację, odbijać się od bandy, przechodząc na prawą stronę, albo szukać wbicia. To prawie centralnie z tego ujęcia widać było, że... Szukać wbicia na czerwonej z przyrządu. No i to będzie bila na frame'a, nie wiem. Może jest na wprost i to by było chyba najgorsze, co mogłoby spotkać pan Kaczadwaniego. Ocenił, że to niższe jest do zagrania. No to przekonamy się, jeżeli... 18. No może być tak, że nawet nie ma bezpośredniego dojścia, ale ta czerwona wpadnie. Bo może najpierw delikatnie odsunąć tę wcześniej stojącą, zdarza się tak, że... I tak kończy się trafieniem. No właśnie, Pancie. Dokładnie tak było. Najpierw odsunięta biała bila, najpierw kręciła tę bliżej stojącą czerwoną, a dopiero potem uderzyła w tę drugą. No ciężko to wychwycić jakby wzrokiem, ale to jak rozeszły się bile, ewidentnie świadczy właśnie, że taka była kolejność zdarzeń. Jest i brawo. Czarna. Czarna wpada już w zasadzie bez szans. We frame'ie, w meczu jest Sean Murphy. 3 snookerów do remisu potrzebuje Sean Murphy. No dzisiaj pan Kaczadwani zabił go spokojem chyba. Naprawdę, no ja jestem pod wrażeniem tak chłodnej głowy Hindusa. Powalczy jeszcze Sean Murphy. No pewnie liczę na to, że uda się odrobić straty snookerem plus faulem po snookerze plus jeszcze wolną bilą, ale no szanse na to są minimalne. Szczególnie teraz. Bez wariactwa, jeszcze bez szaleństwa, bez ścinania czerwonej, choć mógł robić to pan Kaczadwani. Niesamowicie cierpliwy jest, akurat tego mu całą pewnością nie brakuje. No mówiliśmy już na początku meczu, że cierpliwości to mu nie zabraknie. No i ciężko się gra z zawodnikiem, który cały czas kieruje białą na bandę. Myślę, że to nie pierwszy taki cenny skalp zdobyty przez Hindusa w całej jego profesjonalnej karierze.
nie ostatni przede wszystkim. No tak, tak, to miałem na myśli, ja źle się wyraziłem. Po pierwsze to akurat jest. Mhm, to prawda. No i patrząc dalej na drugą rundę, bo nie mam wątpliwości, że awansuje już do niej pan Kaciadwani. Jeżeli miałoby dojść do pojedynku z Markiem Selvim, no to jest najbardziej prawdopodobny rywal pan Kaciadwaniego, to grając tak skutecznie, tak spokojnie i tak... Nie. Chyba wydaje mi się, że z Dot... A to McManus, przepraszam, z Selvim. Dot O'Brien. Mhm. Rację. No to w półfinale z Selvim. Aha. Nie no, miałby szansę Selvim, do tego zmierzałem, jeżeli faktycznie umiałby utrzymać ten spokój i skuteczność. To jak najbardziej. Próbował wyłuskać czarną bilę, wbijając różową. No skazuje siebie na jednego snookera więcej. Sean Murphy, czyli nie 3. Do remisu, a 4 do zwycięstwa. Różowa wpada czyściutko, gramy dalej. I teraz koniecznie, nie wiem, czy koniecznie. Przyda się czarna na punkcie z racji tego, że no łatwiej będzie można schować za nią bilę czerwoną. A po co wybijał czerwoną Sean Murphy? Trzeba było ją tam zostawić, trzeba było zagrać tak, żeby białą schować za czarną. Niepotrzebnie sobie utrudnił. Teraz też jest to oczywiście do zrobienia, tyle że więcej pracy, bardziej dokładnego zagrania potrzebuje Sean Murphy. Boczna rotacja. I nic z tego. Ani bocznej rotacji, ani snookera, no nic nie wyszło Murphy'em. No 48 straty, 35 na stole. Nawet wolna bila, prawda? Mhm. Nie daje możliwości wygrania frame'a wyłącznie za pomocą jednego snookera. No chyba, że za 6 sfauluje. Pan Kaciadwani wtedy jednym punktem może wygrać przy oczywiście ustawieniu wolnej bili. Jakiś science fiction nam się z tego robi. Wierzy Sean Murphy w to, że jeszcze jest w stanie wygrać to spotkanie, no i tej wiary mu nie można odbierać. Działy się już w snookerze takie cuda, fakt, że wygrywali zawodnicy swoje frame'y, mecze nawet mając większą stratę. No ale tu trzeba by liczyć na jakąś współpracę albo dużą wolność rywala, a tego po pan Kaciadwanim akurat spodziewać się nie można. Do tego wszystkiego pamiętając, że pan Kaciadwani jest specjalistą od bilarda angielskiego i te kąty świetnie odnajduje na bandach. Trzeba pamiętać, że to nie tylko muszą być snookery ustawiane przez Seana Murphy'ego, ale bardzo dobre snookery, bardzo trudne snookery. No tutaj nawet nie udało się schować białej bili. No z góry gra, także musi troszkę kręcić przy bili. No proszę, są wątpliwości jednak u pan Kacia, zobacz. I to jest sytuacja, w której mógłby przy złej ocenie tego Rogala sfaulować właśnie za 6 punktów. Mógłby, ale tego nie robi. Mała ścianka tworzy się z niebieskiej i różowej. No to korzystne na pewno dla Seana Murphy'ego. To nie znaczy, że jakoś znacząco, że jakoś istotnie rosną jego szanse na wygranie meczu. Pomiędzy. Dokładnie. Nawet do wbicia, powiem ci, do żółtej kieszeni.
Szczere słowo gratulacji, dokładnie. Tutaj jakby nie ma najmniejszej wątpliwości, że Sean Murphy potrafi docenić kosztę rywala, a w tej sytuacji zawodnik praktycznie nieznany, zawodnik debiutujący w takich okolicznościach, ogrywa byłego mistrza świata i zawodnika jednak będącego w formie, bo przecież niedawno grał w finale UK Championship Sean Murphy. Pan Kaciadwani w drugiej rundzie. Duży sukces nie tylko tego zawodnika, ale w ogóle hinduskiego snookera. No właśnie, to jest chyba największe osiągnięcie hinduskiego snookera, jeśli chodzi o profesjonalnego snookera, tak daleko. No jeszcze Aditya Mehta. No tak daleko chyba nie grał w najlepszej 16. Wydaje mi się, że on dochodził do 32. International Championship? Nie doszedł, nie wygrał pierwszego meczu? Wygrał, w dzikich kart. No tak, czyli w 1.32. No to prawda, znaczy w 1.16. Zakończył bój w chińskim turnieju. No, sukcesem dociera do 1.8. Pan Kaciadwani zagra ze zwycięzcą meczu Graham Dodd Frank O'Brien. My szczęśliwie też docieramy do końca drugiego dnia Welsh Open. Judd Trump Dominic Bell jutro o godzinie 14.30 w stacji Eurosport 2. No, ciekawe spotkanie, na pewno duże wsparcie miejscowej publiczności będzie miał Dominic Dale. No, ciekawe, czy w jaki sposób rozproszy uwagę mocno skupionego w tych zawodach Judda Trumpa. A wieczorem Robert Milkin z Markiem Williamsem oraz Graham Dodd z Fergalem O'Brienem. Kończymy naszą transmisję na żywo, ale jeszcze za chwilkę na antenie naszej głównej stacji przez kilkanaście minut będzie skrót meczu Hawkinsa z McManusem. No to co, dobranoc mówią Państwu z warszawskiego studia Eurosportu. Przemek Truk i Rafał Jewtuch.